Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj będę bawiła się tym śmiesznym pluszakiem, który wygląda tak niezwykle słodko, ale wystarczy go nacisnąć. Witam Was jeszcze raz w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Słuchajcie, mam tego pluszaka z serii Feisty Pets, czyli z groźnych zwierzaków. Słuchajcie, no chciałam Wam go zaprezentować w pierwszej kolejności. Zobaczcie, jest super słodki. Puchaty pluszak, chciałam powiedzieć. Zrobiło się z tego jakieś dziwne kombo. No i słuchajcie, wystarczy złapać go z tyłu za głowę. Ma on tam pewien taki mechanizm, jakby można powiedzieć, którego wystarczy ścisnąć i wtedy ujawnia on swoje drugie alter ego. Tak wygląda, taki słodziutki. Wystarczy go tylko nacisnąć i zamienia się w takiego małego potwora, który może Ci odegryźć palec. No słuchajcie, bardzo ciekawa zabawka. Wydaje mi się, że może to już troszeczkę dla takich większych dzieci, albo może dla jakichś mrocznych rodziców, którzy chcą swojego dzieciaka wychowywać na niebojącego się potworów, bynajmniej. Pluszak jest oczywiście zrobiony z pluszu. Jest jak zwykły pluszaczek, generalnie, jednym słowem. Feisty Pets, czyli groźne, zobaczcie jak groźne pluszaki. Nie da się ukryć, że robi wrażenie. Wystarczy nacisnąć mu główkę, no i zamienia się w małego potworka. Jest to specjalny mechanizm, tak jak mówiłam, także jakby jest to dość intuicyjne. Seria Feisty Pets. To właśnie ta seria, która oferuje tego rodzaju zabaweczki. Także no co, zachęcam do zapoznawania się z całą tą serią. Ja dzisiaj prezentuję tylko tego szarego misiaka. Czekam oczywiście na Wasze komentarze pod filmikiem. Zobaczcie, jaki jest niesamowicie groźny. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że zabawka również przykuła Waszą uwagę. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście piszcie komentarze, zostawiajcie lajki, możecie nas pod filmikiem subskrybować i widzimy się następnym razem. Cześć!